Cześć, witam wszystkich. Pewnie interesuje Was to, jak wygląda jak, czyli jak przebiegają prace nad pierwszymi częściami tegoż myśliwca, dokładnie jego modelu. Niniejszym więc oto przedstawiam Wam raport z tygodnia prac, pierwszego tygodnia prac nad modelem. Oto i on przed Wami. Miłego oglądania. Zapraszam serdecznie. Oto i jest początek sklejania modelu jaka. Trzeba było tutaj wyczyścić te elementy plastikowe, które są przewidziane do zastąpienia przez detale fototrawione. Przykleiłem, chociaż może trochę pospiesznie, takie podłużne elementy z różnego rodzaju dźwigniami. Pospiesznie, bo lepiej chyba było jednak najpierw przykleić elementy fototrawione, a dopiero potem je tam w odpowiednim bardziej momencie. Ale mimo tego udało się wszystko dobrze przygotować. Tutaj widzicie jeszcze zeszlifowanie tablicy przyrządów. Ogółem, jak przed chwilą widzieliście, też używam nowych cążków. To są cążki z firmy Tamiya. Bardzo dobre cążki. Ogółem sprawiłem sobie też pęsetę z tej firmy, którą tutaj będziecie mogli oglądać, oraz taki właśnie diamentowy pilnik do elementów fototrawionych. Muszę przyznać, że rzeczywiście narzędzia te są bardzo wysokiej klasy, podobnie jak klej kropelka w wersji żelowej. Już niestety nie pamiętam, kto z Was mi go polecił, ale bardzo jestem wdzięczny za tą radę, gdyż ten klej okazał się bardzo dobry pod warunkiem ostrożnego używania w bardzo niewielkich ilościach. Mam wrażenie, że jest nieco słabszy niż tradycyjna kropelka, niemniej do elementów wnętrza nadaje się jak najbardziej. Myślę, że tutaj mogę go używać przez cały model, aczkolwiek no jeszcze zobaczę dokładniej, jak się będzie sprawował. Myślę, że może nawet i do elementów takich, które są na zewnątrz, trochę bardziej narażonych na odpadnięcie, też będzie się go dawało stosować. Wyklejam model elementami fototrawionymi. Trzeba przyznać, że jak standardowo w przypadku Army Hobby, są naprawdę dobrze przygotowane. Jeszcze tutaj trzeba było wyciąć niewielki fragment tworzywa, małą nadlewkę. Poprzyklejałem jeszcze pasy bezpieczeństwa. I sklejanie mogło postępować dalej. No, sklejanie plastiku. Jak widzicie, wróciłem do kleju zwykłego Tamiya Extra Thin. Tamtego drugiego kleju Quick Settings już nie było. A zresztą ta różnica ostatecznie okazuje się niezbyt wielka. Niby schnie trochę wolniej, ale może jest to nawet i zaleta, bo lepiej wpływa w szczeliny. Tutaj eksperyment. Użyłem podkładu do elementów fototrawionych z Mr. Hobby, Mr. Metal Primer. Ciekawa rzecz, ale tworzy takie dziwne pającze nitki w powietrzu. Nie wiem, z czego to wynika. Udało się to oczyścić po zwiększeniu ilości rozcieńczalnika, rozpuszczalnika Leveling Thinner. I mogłem pomalować wnętrze na kolor srebrny stalowy z AK Interactive, a tablicę przyrządów na czarno, takim specjalnym kolorem od Hataki C041, z tego co pamiętam.
On służy do malowania nocnych myśliwców i znajduje się też dobrym w przypadku malowania tablic przyrządów. Nie jest to taki zupełnie czarny, tylko właśnie taki bardziej trochę szarawy. Na wszelki wypadek pomalowałem też na srebrno wnętrze płata, tutaj żeby coś nie prześwitywało spod spodu, nie prześwitywało, żeby nie było widać niepomalowanego plastiku, więc tak tutaj na wszelki wypadek to tylko pomalowałem. Drobne detale w kokpicie również zostały pomalowane na odpowiednie kolory. Założyłem, że akurat te gałki wszystkie będą czerwone, a przyrządy czarne. Tak samo końcówka drążka sterowego również została pomalowana na czarno i oparcie fotela też. Pasy bezpieczeństwa otrzymały swój kolor. Będzie oczywiście podane jaki. Na niebiesko zostały pomalowane wskaźniki na tablicy przyrządów, a sama tablica przyrządów otrzymała kalkomanię w odpowiednim miejscu. Po wycięciu kalkowani ich na moczeniu nałożyłem je na miejsce, co przebiegło bez jakichkolwiek komplikacji i trudności. Kalki są naprawdę bardzo dobre. Tutaj kilka razy sprawdzałem ułożenie kalki na bazie niektórych z wytrawionych na tablicy zegarów. Spasowała bardzo dobrze. Na nią ułożyłem jeszcze, tutaj widzicie, kolejne kalkomanie do wnętrza kokpitu. Odsączyłem je i docisnąłem. Całość została potraktowana markfitem standardowym, a tutaj jak widzicie nakleiłem jeszcze ten górny panel zegarów na kalkę. Tutaj również użyłem do tego celu kropelki żelowej w dwóch miejscach i chwyciło to bardzo dobrze. Na koniec model otrzymał wash, czarny i Starship Firth z oil brusherów. Starałem się nie przesadzić, tutaj jeszcze na pasy nałożyłem kolor ochry, a potem nadmiar starłem też pędzlem, tak żeby naprawdę taki bardzo minimalny ten efekt był. No i otóż są przed Wami zdjęcia, które możecie obejrzeć sobie. Jak na ten moment, muszę przyznać, model nadal robi, myślę, że tak już będzie, bardzo, bardzo dobre wrażenie. Skleja się bezproblemowo, tak więc tutaj myślę, że każdy, kto go będzie sklejał, będzie z niego zadowolony. Plastik też jest dobry w obróbce. Nie pozostaje nam tutaj nic innego, jak przygotować się do kolejnego etapu, no ale kolejny etap to już będzie kolejny etap. Na razie oglądajcie zdjęcia, no i jeszcze potem będzie podsumowanie odcinka.
No i takie są rezultaty pierwszego etapu prac. Myślę, że nie pozostało nam nic innego, jak przystąpić do kolejnego. To pewnie będzie sklejanie płatowca i jeszcze paru innych rzeczy może. Ale jak zwykle to w przyszłości będziemy mogli dopiero zobaczyć, co uda się skleić i co dokładnie uda się przygotować. No to cóż, dziękuję Wam za obejrzenie, dziękuję Wam za wszystkie lajki, łapki w górę, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, komentarze i wszelkie dobro, jakie od Was tutaj otrzymuję. Dzięki, trzymajcie się, cześć!